jak nie robisz zdjęcia, to ja tak nie pójdę. To moje. Udało się! Łamacie? No bo niby stoi na początku, a dostanie na końcu. Nie, najbardziej wołał. Już, Miśka, za to dostaniesz piękną marchewkę. No to nieświadome są nawet, co tu się kupują. Ona jest lepsza niż baby, jak się trzeba. Nie, chyba że akurat cud się stanie. Jestem zaskoczona. Uciec z tą pomszpawie się zmieścisz na pewno. Dobra. Ja.
Uwaga! O nie! Nie? Trzeba było patrzeć! Jak my tu marchewkę próbowaliśmy estradzi dać. Myślałam, że chyba przez te drzwi, że... No, ja nie przypominam, ja wiem, że w każdej chwili nagrać. Tak jest. Kochani, te cudowne marchewki są od najcudowniejszych, najukochańszych ludzi, którzy kochają cały czas konie. No co mogę powiedzieć? Daga dzisiaj jest tą... kucharzem. Zdobaczką. Jest cały czas mikołajową, ponieważ Daga chodzi, rozdaje wszystkim dzieciakom marchewki, ponieważ dzieci muszą jeść, muszą być szczęśliwe. A w marchewkach mamy karoten, cukry, samozdrowie. Zresztą... Słyszycie, jak lubią? No. Kochani, dziękujemy Wam, miłego wieczoru, miłych dni Wam życzymy. Dosyłajcie marchewki, dosyłajcie wielkie bogactwo świata. Ja tymczasem uciekam dalej. Bo dzieci tej ziemi są przepiękne. A to jest Sajanie. Pamiętacie tą klacz z tej rzeźni? Te 17 koni, które tam stało. To jest właśnie Sajanie. Żyje, sieje za dymę, je ze smakiem marchewkę, jest kochana. Tak jak wiele, wiele tych dzieciaków, które tutaj żyją. I żyją dzięki Wam. Pamiętajcie.